Dzień dobry, Zaku Board Games, ja jestem Zaku, jak zawsze dziękuję, że jesteście tutaj i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam grę Villagers of the Oak Dell, która lada dzień będzie walczyła o ufundowanie na platformie Kickstarter. Zapraszam. No dzień dobry i tak, dzisiaj przedstawię Wam grę Villagers of the Oak Dell, czyli oczywiście z naszego mieszkańcy Dębowej Doliny, ale na samym początku kilka bardzo ważnych informacji. Po pierwsze, jest to gra autorstwa polskich twórców, czyli Przemysława Fornala oraz Michała Łopato, których razem połączone siły stworzyły wydawnictwo Tool Acorn Games. No i teraz, dalsze informacje, jaka to jest gra. Jest to gra typu Roll and Write. Jeśli ktoś nie wie, co to jest Roll and Write, no to oczywiście mamy kosteczki, ponieważ będziemy roll, będziemy rzucać, a następnie będziemy write, czyli musimy załatwić sobie coś do pisania i będziemy coś wykreślać, coś będziemy zapisywać. I teraz ostatnia bardzo ważna informacja, będzie to gra typu print and play. I to się wiąże z tym, co mówiłem na początku, z nadchodzącą kampanią na Kickstarterze, ponieważ ta gra nie będzie dostępna, a tak naprawdę w pewnym przypadku będzie, ale do tego dojdę za chwilę. Nie będzie to gra wydawana właśnie w takiej fizycznej wersji, tylko będzie to print and play. Czyli na tej kampanii będziecie mogli wesprzeć tą grę dosłownie za kilka dolarów czy euro, nie wiem jaka tam waluta będzie na kampanii, będziecie mogli to wesprzeć i taką grę sobie w domu wydrukować. Każdy ma jakieś kosteczki, każdy ma jakieś mipelki, oczywiście coś do pisania, wszystko inne możemy sobie na domowej drukarce wydrukować i grać. Oczywiście jak już pojawi się kampania, niestety na temat dokładnie progów cenowych, celów, terminów i tak dalej, no nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ale jak tylko ta kampania ruszy, ja już dostanę odpowiedniego linka, to oczywiście wrzucę wszystko w opisie tego filmu, żebyście mogli sobie przeskoczyć ode mnie tutaj prosto na stronę kampanii. No i teraz tak w dwóch słowach, o czym jest gra Villagers of the Oak Dell? Tutaj będziemy wcielać się w zarządców takiej wioski. Każdy będzie posiadał taką swoją prywatną planszę właśnie tej wioski, którą będziemy rozbudowywać. No i na przestrzeni tur będziemy rzucać kosteczkami, żeby określać akcje dostępne na tym kole akcji, które będziemy mogli wykonywać. Za to będziemy dostawali przeróżne surowce, przeróżne akcje, które będziemy sobie tutaj wykreślać. Przejdziemy przez wszystko, wytłumaczę Wam, co tutaj możemy robić. No i oczywiście to wszystko koniec końców przełoży nam się na punkty zwycięstwa. Kto zdobędzie najwięcej punktów zwycięstwa, wygrywa oczywiście rozgrywkę. A więc, przede wszystkim tu na tej planszyce znajduje się naprawdę dużo rzeczy, więc przejdziemy sobie na spokojnie po kolei, żebyście nie byli przytłoczeni tymi wszystkimi tutaj ikonami. Ale zacznijmy sobie od tej planszy akcji, ponieważ na początku każdej rundy, zaraz przejdziemy do przygotowania gry, na początku każdej rundy będziemy rzucać kosteczkami i będziemy przyporządkowywać te kosteczki do miejsc zgodnie z oznaczeniami na planszy. I te kosteczki określą nam akcje, które my będziemy mogli wykonać w naszej turze. Ogólnie znajdują się tutaj cztery bazowe akcje oraz symbol miecza. Jeśli chodzi o tą akcję związaną z tą linią, to będziemy tutaj po planszy rysować drogi. Na samym początku będziemy zaczynać od zamku i będziemy rysować sobie kreskę i symbol, do którego dojdziemy właśnie taką drogą, czy to będzie flaga, czy to będzie młotek, czy to będzie drewno, to po prostu jest jakaś akcja, jakiś surowiec, coś, co będziemy mogli wykreślić tutaj na planszy. Jeśli chodzi o ten tutaj młoteczek, to ten młotek jest związany z tym miejscem na planszy. Tutaj też będziemy sobie wykreślać pola, żeby zapełniać kolumny oraz zapełniać linie, żeby zdobywać punkty zwycięstwa i po drodze oczywiście także surowce. Mamy także drewno. Za surowiec drewna, za każdym razem jak zdobędziemy takie drewno, będziemy mogli wykreślić jakieś drewno tutaj, czyli to są budynki. Jeśli wykreślimy wszystkie pola, czyli flagi, które zbierzemy, tak jak mówiłem, z budowy dróg oraz zbierzemy dostateczną ilość wykreślonego drewna, to taki budynek będzie zbudowany. Budynki albo dają nam jednorazowe akcje, albo dają nam, jeśli są to takie budynki z flagą, będą się odpalały co jakiś czas w grze. No i ostatnim, czwartym symbolem jest tutaj taki ludzik, taki mieszkaniec. Jeśli zdobędziemy taki symbol, to albo będziemy mogli zwerbować sobie rycerza, czyli wykreślić tutaj będziemy mogli rycerza, albo będziemy mogli zagonić robotnika do pracy w zamku. Będziemy wykreślać tych robotników tutaj i czasami
po niektórych akcjach będziemy mogli daną kolumnę, przepraszam, dany rząd będziemy mogli odpalić i oni będą nam produkować pewne zasoby, pewne surowce, czyli po prostu będziemy za nich mogli wykreślać tutaj dalej kropeczki z rzędu. Za to oczywiście też będą nam się odpalały surowce, dostaniemy punkty zwycięstwa, generalnie za większość tutaj rzeczy, jak po prostu zakreślamy, dostajemy coś fajnego. Natomiast zawsze jeśli na kosteczce wyrzucimy jedynkę, to jak widzicie każda jedynka na tym polu akcji związana jest z symbolem miecza. Co to oznacza? Że tutaj musimy zakreślić miecz, czyli jacyś bandyci, jacyś łupieżcy będą atakowali nasze miasto. No i będą je łupić, czyli dostaniemy negatywne punkty zwycięstwa, minusowe. Żeby się ochronić przed tymi mieczami, musimy zdobyć taką samą liczbę rycerzy. Za każdy miecz, który nie będzie skontrowany wykreślonym rycerzem, będziemy dostawać takie minusowe punkty zgodnie z przedstawioną tabelą. No i to był taki zarys. A teraz, żeby przygotować się do rozgrywki, oczywiście każdy tutaj, tak jak mówię, ja to mam przygotowane, wydrukowane, każdy dostaje taką swoją kartkę. Musimy przygotować planszę główną z akcjami oraz mamy także karty celów, do których będziemy dążyć. Są to cele A, B oraz C. Trochę tych celów tutaj się znajduje. Ja przygotowałem sobie tutaj takie trzy cele. Mogę je omówić teraz, ponieważ mniej więcej wiecie już, co tutaj będziemy robić. Także jeśli chodzi o cel A, mówi, że pierwszy gracz, który zbuduje trzy zielone budynki, czyli oczywiście zapełni wszystko tutaj w tych zielonych budynkach, dostanie 9 punktów zwycięstwa. Drugi, który to zrobi, dostanie 5 punktów. Jeśli chodzi o cel B. Tak jak mówiłem, drogami będziemy łączyć takie punkty, zbierając a to flagi, a to przeróżne surowce. No ale niektóre flagi mają kropeczki, czyli na przykład tutaj karta z celu B mówi, że musimy taką flagę zieloną z kropeczką połączyć drogą, połączyć wspólną linią z żółtą. Czyli musimy dowolnie, dowolnymi drogami poprowadzić taką drogę, żeby połączyć te dwie flagi. To jest ten cel. Jeśli chodzi o trzeci cel, to jak możecie się spodziewać po takiej karcie, musimy zdobyć 8 rycerzy. No jak te cele mamy przygotowane, to teraz możemy przejść do tego, jak cała gra się kręci. Także na samym początku, i to już powiedzmy, że będziemy sobie zaznaczać, zaznaczamy, że rozpoczynamy pierwszą turę. Tutaj jest właśnie ten tor rund. Jak widzicie, pól jest 12. Także oczywiste, że cała gra będzie toczyła się przez 12 tur czy rund. No i teraz bierzemy sobie kosteczki i rzucamy. I jest niedobrze, ponieważ już jest pierwszy atak bandytów na nasze miasto. Oczywiście przyporządkujemy kosteczki do odpowiednich kolorów i do wartości, które wyrzuciliśmy. No i tak. Czarna kosteczka pokazuje na miecz. Oznacza to, że każdy z graczy musi wykreślić sobie miecz, czyli już bandyci będą atakować. No i teraz, każdy z graczy bierze mipelka w swoim kolorze i musi zagrać go do dowolnej kosteczki, którą tylko chce. Powiedzmy, że na samym początku zagramy go do kosteczki tutaj zielonej. Każdy gracz może zagrać do dowolnej kosteczki, przy jednej może stać oczywiście kilku graczy. No i teraz wykonujemy akcje, które znajdują się tutaj. Mamy akcje na zewnętrznym kręgu oraz na wewnętrznym kręgu. Powiedzmy, że zacznijmy od akcji z zewnętrznego kręgu, czyli właśnie pozyskanie pracownika bądź rycerza. Powiedzmy, że na samym początku chcę wesprzeć moją ekonomię, więc wykreślę sobie tutaj zielonego robotnika, czyli zaganiam jednego zielonego robotnika do zamku, żeby produkował surowce. Następnie jedna sztuka drewna. Powiedzmy, że na samym początku chciałbym zbudować sobie taki budynek, a raczej przyczynić się do budowy, ponieważ będę potrzebować jeszcze zielonej flagi, żeby taki budynek ukończyć. Jeśli taki budynek zrobię, to będę mógł zakreślić dwa pola tutaj właśnie na tym torze zamku. Oczywiście inni gracze także wykreślają to, co wybrali, zbierają surowce, zbierają akcje, a na samym końcu przechodzimy do produkcji, ponieważ jeśli zagrałem swojego mipelka przy zielonej kosteczce, to tak jak widzicie schodzimy ten krąg do środka. Oznacza to, że wszyscy robotnicy zieloni się aktywują. Mam jednego tutaj robotnika, więc zakreślam jedną kropeczkę. Przy kolejnej kropeczce zebrałbym drewno. Jeśli dalej bym zbierał te kropeczki i zyskałbym 4 kropeczki, to ten symbol diamentu mówi, że mogę odblokować sobie kopalnię przy tej akcji z młotka. Także o tym za moment. Powiedzmy, że ta tura się skończyła,
Zabieramy oczywiście te kosteczki, cofamy swoich pracowników, no i rozpoczynamy kolejną turę, czyli zakreślamy kolejną turę, znowu rzucamy kosteczkami, znowu jest atak, uparli się ci bandyci na nasze miasto, przyporządkowujemy wszystkie kosteczki. No i teraz użyjemy czarnej kosteczki, żeby pokazać wam dokładnie te pozostałe akcje. Jest to symbol drogi oraz właśnie ten symbol młotka. Jeśli chodzi o symbol drogi, to zawsze zaczynamy od zamku. No i zaznaczamy sobie tutaj, że budujemy jedną drogę. W wyniku tego otrzymałem jedną zieloną flagę, czyli mogę zbudować sobie ten budynek. Także zaznaczam flagę, zaznaczam tutaj budynek, że teraz korzystam z tego efektu. I dwa pola, tak jak tutaj widać, to jest zielony budynek, więc dwa pola na tym zielonym torze mogę sobie zaznaczyć, czyli raz, dwa. Za to zdobyłem drewno, za to zakreślanie i to jest norma w tej grze, że będziemy właśnie tak odpalać akcję. Zakreślamy jedno, po drodze zyskujemy drugie, zyskując na przykład teraz dodatkowe drewno, być może coś bym zakreślił i odpalił znowu, ponieważ na przykład teraz zyskałem drewno i mogę sobie tutaj przy tym słupku zakreślić sobie drewno, żeby zyskać złoto. I teraz tak, za przeróżne rzeczy zyskujemy złoto. Jeśli zyskujemy złoto, to zakreślamy od lewej do prawej tutaj te właśnie sztabki złota. Jeśli zakreślimy sztabkę złota z taką kropeczką, będziemy ją mogli wymienić na jedną z tych czterech akcji, na jedną z tych czterech symboli. Czyli jak widzicie, jedna prosta akcja to może być taki efekt motyla, że tutaj zbierzemy naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy. No i co? To tak naprawdę, co tutaj wykreśliliśmy, było efektem zbudowania drogi. A teraz, jeśli chodzi dalej o ten młoteczek. Jeśli chodzi o młoteczek, to będziemy wykreślać tutaj te pola sąsiadująco. Tak jak widzimy tutaj strzałki przy tych trzech polach od góry, na samym początku będziemy mogli zakreślić jedno z tych trzech pól. Powiedzmy, że zakreślimy sobie tutaj, czyli zakreślimy to drewno. Biorąc drewno, mogę zakreślić sobie kolejny tutaj słupek, czyli dostać oczywiście złoto, a za złoto, ponieważ skreśliłem złoto z kropeczką, mogę wykonać jeszcze jedną akcję. No i teraz za tą dodatkową akcję na przykład mógłbym wziąć drewno. I za to drewno, tak, jeśli bym skreślił kolejne drewno tutaj ze słupkiem, oczywiście dostaję za to sztabkę złota, ale także skreśliłem już wszystkie trzy w tej sekcji, także znowu mogę wykonać jakąś akcję, czyli na przykład mogę sobie dobrać rycerza. Jeśli zakreślam rycerza, nad którym nie ma miecza, to przy okazji także zdobywam złoto. Oczywiście po wykonaniu tych akcji będę produkować, także na przykład jeśli bym chciał, to mógłbym nie zakreślać tego rycerza, a zakreślić czarnego robotnika, ponieważ wybrałem czarną akcję, wtedy mógłbym zakreślić tutaj kropeczkę. Także jak widzicie, wyborów tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I teraz pozostając przy młoteczkach, omówimy sobie jeszcze parę szczegółów. Jeśli zyskałbym więcej młoteczków, dalej bym mógł robić tą akcję, no to mogę zakreślać sąsiadujące pola. Czyli na przykład mogę iść sobie jedno w dół, następnie jedno w prawo, zyskać to drewno, ale także. Pamiętacie, tak jak tutaj mówiłem o tych diamentach, jeśli dojdę do odpowiedniego pola z diamentem, to tutaj w tej kopalni mogę odblokować sobie pole. No i odblokowując to pole, mogę pójść w bok właśnie tutaj do tej odnogi kopalni. Jeśli zakreślę sobie to miejsce, no to dostanę aż 4 sztabki złota. Raz, dwa, trzy, cztery. I to mi odpala oczywiście kolejną akcję. Jak widzicie, jeśli dokopiemy się bardzo głęboko tutaj do kopalni, tutaj znajduje się naprawdę, naprawdę duże pokłady znajdują się złota i to naprawdę bardzo nam pomoże odpalać dodatkowe akcje. No i tak w gruncie rzeczy to by był trzon zasad, to by było wszystko. Jeśli miałbym tutaj jeszcze opowiedzieć parę, kilka jakichś szczegółów, to na przykład tak, mógłbym opowiedzieć o zakreślaniu tymi drogami. Jeśli uda nam się zakreślić drogą jakiś obszar, czyli jeśli zamkniemy obszar z taką tabliczką drogami, wtedy będziemy mogli przeprowadzić akcję produkcji, czyli tak jak po wykonaniu konkretnej akcji, tylko tym razem z dowolnego toru. Jeśli natomiast drogami dokopiemy się tutaj do tej brązowej flagi, oczywiście zakreślimy sobie jakąś flagę, no to po wybudowaniu, czyli po zdobyciu jeszcze drewna,
odblokuje nam się budynek pomarańczowy za pomarańczowe budynki. Będziemy zbierać punkty zwycięstwa na koniec gry za spełnianie przeróżnych rzeczy. Ale także, co jest bardzo ważne, co chyba też mówiłem na początku, znajdują tu się budynki z taką czerwoną flagą. Co to oznacza? Jeśli zbuduję sobie, powiedzmy tak, zbuduję sobie, zebrałem odpowiednią czarną flagę, dwa drewna, zbudowałem ten budynek. Jeśli mam budynek z czerwoną flagą, to w momencie, kiedy dochodzimy swoją turą do pola z czerwoną flagą, to wszystkie budynki z właśnie tą czerwoną flagą nam się odpalają, czyli zyskujemy dodatkowy efekt. Jeśli o to chodzi, to albo zbieramy złoto, albo możemy przeprowadzić akcję z młotkiem, albo przeprowadzamy akcję werbowania pracownika, budowy drogi, albo zakreślenia pola na dowolnym torze zamku. Oczywiście jak przejdziemy już przez to wszystko, przejdziemy przez te wszystkie 12 rund, będziemy zliczać punkty zwycięstwa. I teraz na szybko, za co tutaj będziemy punktować? No po pierwsze, tak jak widzimy tutaj na dole, będziemy punktować za te specjalne budynki, czyli m.in. za wszystkie słupki, które sobie odblokowaliśmy, czyli zakreśliliśmy drewienko przy tych słupkach, za każdy rząd złota w pełni, który będzie zakreślony, ewentualnie za każdego zakreślonego rycerza lub za każdy obszar, który otoczyliśmy w koło drogami. Następnie będziemy zliczać karty celów, które zdobyliśmy. W kolejnym kroku będziemy patrzeć na kopalnię, ponieważ tak jak widzicie, jeśli wypełnimy cały rząd albo całą kolumnę, to także będziemy za to zdobywać odpowiednio przypisane punkty zwycięstwa. Następnie mamy symbol zamku, czyli z powrotem wracamy do zamku. Jeśli wypełniliśmy tutaj wszystkie cztery rzędy, patrzymy, która najdalsza kolumna w pionie jest zapełniona. No i za to także zdobywamy przypisane punkty zwycięstwa. Na sam koniec będziemy odejmować punkty za miecze, które nie zostały obronione, skontrowane naszymi rycerzami. Zliczamy punkty zwycięstwa, ten kto ma najwięcej punktów wygrywa. No i tak mniej więcej oczywiście wyglądałaby rozgrywka, wyglądałyby zasady do Villagers of the Oak Dell. A teraz dosłownie dwa słowa podsumowania. I tutaj na samym początku muszę powiedzieć, że do tej pory mieliśmy bardzo mało styczności i mamy bardzo małe doświadczenie z grami typu Roll and Write. Okej, graliśmy w Mur Hadriana, który troszeczkę wydaje mi się, że był za duży jak na Roll and Write'a dla nas, przynajmniej jak dla świeżaków. I mieliśmy też doświadczenie między innymi z wieszczką, z wróżbitką z Zatoki Kupców, gdzie tam ten Roll and Write był na dużo, dużo mniejszym, że tak powiem, poziomie skomplikowania niż tutaj. I wydaje mi się, że Villagers of the Oak Dell tak bardzo fajnie to wypośrodkowują, że tak jak w Zatoce Kupców ten Roll and Write był tak gdzieś przy okazji, a w Murze Hadriana troszeczkę nas przytłoczył, to tutaj naprawdę grało nam się fajnie, naprawdę fajnie nam się to wykreślało, zbieraliśmy punkty zwycięstwa i powiem szczerze, tak jak po naszej jeszcze wczorajszej rozgrywce z Mery, nie mieliśmy jakiejś bardzo dużej tutaj rozbieżności punktowej. 106 i 127 punktów. No i być może najprawdopodobniej właśnie poziom skomplikowania tej gry, który nie jest aż taki duży, nie jest przytłaczający, wpłynął na to, że bardzo fajnie nam się siedziało przy tym, bardzo fajnie nam się to wykreślało. I właśnie system wyboru akcji, to jak rzucamy i przede wszystkim mamy jakiś wybór, to nie jest tak, że rzucamy kosteczkami na surowce i co mamy, to dostajemy. No nie, tutaj jest jakiś wybór, czyli pewne pole tutaj do kombinowania także będziemy mieli. To mi się bardzo spodobało. Kolejną rzeczą, która bardzo mi się tutaj spodobała, jest to, o czym mówiłem wiele razy w trakcie filmu, czyli to odpalanie kolejnych rzeczy. Czyli na przykład niby dostaję tylko jedną sztukę drewna i dostaję jeszcze jakąś akcję, tak, ale za to drewno skreślę sobie słupek, będzie to trzeci słupek, za to dostanę jakąś akcję dodatkową, przy okazji dostałem złoto, które mi dało właśnie tą sztabkę z kropką, za to kolejną akcję mogę zrobić, wykonując tę akcję mogę odpalić jeszcze jedną i czasami było nawet tak, że albo ja, albo Maria robiliśmy 5, 6, 7 akcji, ponieważ tak nam się to ułożyło, robiliśmy tego bardzo dużo i ja już zrobiłem szybko swoje, co miałem zrobić i mówię, to już? No okazało się, że Maria mówi, nie, no bo dopiero wzięłam pierwszy surowiec. A później bierze drugi surowiec, czy bierze drugą akcję i znowu rozkręca się jakiś mini silniczek. I tak jak wiecie, ponieważ ja bardzo często o tym mówię, że ja uwielbiam, my uwielbiamy właśnie takie odpalanie kombosów i takie rozkręcające się silniczki.
No i co tu tak naprawdę więcej mówić o tej grze? Jeśli chodzi o samą planszetkę, to jak to wygląda, nie będę mówić o tym, jak to jest wykonane. Oczywiście jest to gra print and play, czyli będzie wykonana tak, jak sobie ją wydrukujecie, tak jak sobie ją zrobicie. Równie dobrze możecie to wydrukować sobie na takim papierze, żeby to było na sucho ścieralne pisaki, a nie jednorazowe, tak? To wszystko zależy od was. Ale jeśli chodzi o samą tą planszetkę, jak to wygląda, jest to naprawdę bardzo ładnie zrobione, jest to przejrzyste i pomimo tego, że na samym początku jest tutaj natłok wszystkich pól i różnych małych ikonek, to naprawdę po 5 minutach grania ze wszystkim tutaj możemy się odnaleźć, tutaj wszystko będzie intuicyjne. No i oczywiście, jeśli mielibyśmy poruszać jakieś tematy odnośnie regrywalności, no to bardzo fajnie, że znajdują się tutaj różne cele, także nie zawsze będziemy dążyć do tego samego przy każdej rozgrywce. W tym momencie, tak jak widzicie, mam tutaj 3 plus 9, 12 celów. Kto wie, być może na kampanii pojawi się tego więcej. Ale to dobrze, skoro powiedziałem już o kampanii, to przejdźmy sobie teraz do takiego podsumowania i do kilku szczegółów odnośnie kampanii. Po pierwsze, podsumowując grę, bardzo przyjemny, średniej ciężkości roll and write, który idealnie właśnie nam się wpasował pomiędzy tymi bardzo lightowymi, a pomiędzy takimi właśnie na przykład murami Hadriana, do których nie za bardzo chcemy siadać. Bardzo podoba nam się system wyboru akcji, to, że czasami nie wyjdzie nam, no i będą niestety te mieczyki. Możemy sobie dopasować poziom trudności, że jeśli wyrzucimy X, tylko jedynek na tych kościach, no to wtedy będziemy mogli to przerzucić. Także delikatne właśnie takie dopasowanie tego poziomu trudności tutaj także jest. Także system wyboru akcji nam się bardzo podoba, różne cele nam się bardzo podobają, no i bardzo przyjemne wykreślanie, które ciągnie za sobą właśnie to odpalanie dodatkowych rzeczy. No i teraz właśnie jedna kwestia, co tutaj można byłoby dołożyć, żeby ta gra była jeszcze fajniejsza, czego tutaj nie ma, czego nie widzicie, ponieważ każda ta planszetka jest taka sama. No jak drukujecie sobie to, także sami na swoich drukarkach, fajnie, żeby te planszetki były inne, ale z tego, co rozmawiałem z autorami gry, to właśnie pojawi się taka opcja, pojawi się to na platformie Kickstarter, że co jakiś czas, nie pamiętam już co ile, ale właśnie co jakiś czas będą dokładane nowe planszetki, także jak wesprzecie sobie tą kampanię, to także pojawi się tutaj inna konfiguracja map, która także wpłynie na tą regrywalność, ale najważniejsza sprawa, ponieważ na kampanii pojawi się konkurs dla wszystkich wspierających. I co będzie w tym konkursie? W tym konkursie będzie można wygrać fizyczną wersję gry, czyli dokładnie to, co ja tutaj mam. Także jeśli wesprzecie sobie ten projekt, to być może poszczęści się wam, wygracie w konkursie i wydawcy zwolnią was z tego, żeby wydrukować sobie to samemu. Dostacie to w takiej wersji, dokładnie jak tutaj widzicie. No i co? To by było wszystko. Tak wygląda Villagers of the Oak Dell. Pamiętajcie, ja zawsze o tym mówię. Wspierajmy polskich autorów, wspierajmy polskich twórców, wspierajmy polskie wydawnictwa. Jeśli to są rzeczy za naprawdę niewielkie pieniądze, to warto wydać te kilka dolarów, odżałować sobie gofra z nadmorza, czy odżałować chociaż za gofra z nadmorza, to podejrzewam, że z dwie albo ze trzy gry takie można było kupić. Czy odżałować sobie tej przysłowiowej paczki fajek. Także jak mówiłem na początku, jak tylko dostanę link do tej kampanii, to wrzucę to w opisie tego filmu, żebyście mogli sobie na taką kampanię przeskoczyć i wspierać mieszkańców Dębowej Doliny. No i oczywiście wspierajcie to jak najlepiej, ponieważ jeśli ten projekt się ufunduje, to coś podejrzewam, że od tych dwóch autorów, od tych dwóch twórców, czyli przypominam, od Przemysława Fornala oraz od Michała Łopato, pojawią się jeszcze jakieś gry. A na dzisiaj to by było wszystko. Bardzo dziękuję, że oglądaliście ten materiał. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie, być może w kolejnym przeglądzie kickstarterowym. Także dzięki wielkie i do zobaczenia.